jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo płaci w terminie. Ale nadmień, że to wszystko się odbywa w znakomitym teatrze Kamienica, gdzie jest wyjątkowa. Tego spektaklu, także płaci w terminie, jesteśmy zadowoleni, wszyscy pozmienialiśmy mieszkania dzięki niej, samochody i kupiliśmy działki w okolicach Zakopanego. No ja jeszcze nie, bo dołączyłam później. A właśnie, ty tylko mieszkanie. Ja tylko mieszkanie. Ja nawet żonę zmieniłem. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest 156. przedstawienie Intrygi i są urodziny Tomka Stockingera. Ojej, to jest to samo pudełko, które ja dostałem na urodziny. Czyli wyczytałem takie określenie dyrektorowa narodowa? Tak, jest dyrektorowa narodowa, jak mąż został dyrektorem Teatru Narodowego. Ja wtedy grałam w takim szalonym serialu Złotopolscy, który uwielbiałam, to moją zwariowaną Mirelkę bardzo lubiłam. I weszłam na plan i Sławek Piłowarski, który wtedy reżyserował, mówi: o, przyszła dyrektorowa narodowa. No i tak już zostało. To był Jan Engler, to była legenda, to była sława, to był pan rektor i wszyscy go zauważali. To nie sposób było nie zauważyć rektora szkoły teatralnej. No i tu jest takie właśnie zdjęcie z Wigilii. I wszystkie robiłyśmy sobie zdjęcia z naszym rektorem. No i to jest właśnie takie jedno zdjęcie. Nasze pierwsze wspólne zdjęcie. Do głowy mi nie przyszło, że kiedykolwiek w jakikolwiek sposób zainteresuje mnie w niej jako, kobiece atrybuty, że tak powiem. To się stało jakoś poza mną, absolutnie. I jeszcze na trzecim roku szkoły teatralnej, na czwartym zacząłem ją zauważać, bo przez przypadek zaangażowałem ją do pana Tadeusza, z którym jeździliśmy po świecie. Więc poznaliśmy się bliżej i zbliżyliśmy się, że tak powiem, na tyle, że to zbliżenie trwa do dzisiaj. Że nie udało się kiedyś z panem wygrać? Chyba nie graliśmy przeciwko sobie na punkty nigdy. Nigdy nie próbowałem? Nie, nie, nawet ja nie próbowałem. Ale że pan ma pewne obawy, że mogłaby wygrać? Nie, nie przesadzaj. Jeszcze na tym polu jestem lepszym. Jedno z ostatnich. Jasiu? Tu jest taki salonik, pomieszczenie, gdzie aktorzy czekają na wejście. No chodźmy. Chodźmy, widzisz? Nie połączam. Ciemność, chodźmy. Skończymy na tym, że tak jak powinno być, żona mi wkłada płaszcz królewski. No. No to będzie symbolicznie dobrze. Czyli... Gotowi? Kamera łączyć, akcja. A ty wiesz, kotku, że ja dzisiaj chciałem grać Otella? Czy wcześniej ta decyzja, żeby nie grać ze sobą razem, to była świadoma z jego czy z pani strony, że bała się pani takiej przyszycia łatki, że jest pani żoną swojego męża, a nie samodzielną aktorką, która idzie własną drogą? Coś w tym jest. I nawet, szczerze mówiąc, byłam troszkę wściekła, że dla mojej koleżanki z roku Anny Korcz wyreżyserował kilka spektakli w Teatrze Telewizji, a ja jeśli tam grałam w ogóle, to jakieś ogony. No ale no tak było, może to nie były te role dla mnie, rzeczywiście tylko były dla Anki, ale no nic nie mogłam poradzić, no chciałam grać w jego Kordianie, bardzo chciałam grać tam jedną z ról, ale nie, powiedział, że nie. I na tym koniec, nie będzie więcej. Przestań się tak zachowywać. Jak wyglądają wasze wzajemne relacje? To już są takie jeszcze matka-córka, czy już bardziej dwóch dorosłych osób? Nie wiem, jak wyglądają relacje innych ludzi w moim wieku z ich rodzicami, ale naprawdę jest bardzo różnie. Czy ja uważam, że mama jest super ogólnie. Ostatnio nasze Wi-Fi nazwałam mama jest super, bo tak. Ale nie wiem, czasami czuję, że jesteśmy jak najlepsze przyjaciółki, a czasami jednak czuję, że to jest mama i że na niektóre rzeczy sobie nie mogę pozwolić, ale tak powinno chyba być, bo w sumie to... No, w sumie to nie wiem, nie chciałabym, żeby to była taka
czysto przyjacielska relacja, dlatego że od tego po prostu ma się znajomych, a mama to jest mama i mama zawsze będzie mama po prostu. Sorry, kochanie. Czasami też mama mnie denerwuje. To jest jeden z tych momentów.